Bezpośrednim celem zamachu na siedzibę łódzkiego PiS była chęć zastraszenia wszystkich, którym jeszcze się chce walczyć o wolną Polskę. Celem dalszym było zapewne prowadzenie do takiej eskalacji konfliktu, by była okazja do delegalizacji opozycji lub wprowadzenia stanu wyjątkowego. Dlaczego mówię o celach? Przecież to był szaleniec, a szaleniec żadnych celów mieć nie może. To wszystko są urojenia wariata. Taką wersję sprzedaje nam już TVN i temu podobne media. Ale czy szaleniec zaopatrzony jest w ostrą broń w Polsce, kiedy normalnemu człowiekowi jest o nią bardzo, bardzo trudno? Czy szaleniec ma związki z służbami specjalnymi PRL-u, co właśnie podały media, że ta opcja jest bardzo prawdopodobna? Te fakty uprawdopodobniają wersję, że to nie jest przypadkowy wybryk szaleńca, ale starannie zaplanowane działanie polityczne. Kryminalne działanie polityczne. Bo oczywiście jeśli chodzi o aspekt prawny i moralny, jest to działanie zbrodnicze i kryminalne, ale jeśli chodzi o aspekt polityczny, jest to bardzo ważne zdarzenie w historii Polski. Od tego momentu jakakolwiek próba czy jakakolwiek forma identyfikowania się z prawem i sprawiedliwością, udział w akcjach prawa i sprawiedliwości, w manifestacjach, w konwencjach wyborczych, ponieważ wybory mamy przecież już rozpoczęte, już jest obciążona ryzykiem narażenia swojego zdrowia i życia. Próbkę tego mieliśmy w Lublinie na Placu Litewskim w czasie wyborów prezydenckich, kiedy na wiec Jarosława Kaczyńskiego Platforma Obywatelska odpowiedziała za zgodą lubelskich władz w majestacie prawa kontrwiecem, który zakłócał wystąpienia na wiecu Jarosława Kaczyńskiego i prowokował do rękoczynów zgromadzonych tam ludzi. To była próbka nowej Polski, jaką chce nam zaserwować Platforma Obywatelska. Te ofiary z Łodzi są owocem wyborów, których dokonaliśmy jako naród, niestety mówię, dokonaliśmy jako naród w czerwcowej i lipcowej elekcji. Czy jednak uda się im nas zastraszyć? To zależy, z jakich motywów angażujemy się w to, co robimy. Jeśli naszym motywem jest kariera polityczna, jakieś zyski, synekury, pensja parlamentarzysty czy radnego, możliwość jakichś wpływów, napuszenia się władzą i tak dalej, na pewno ci ludzie się przestraszą i szybciutko uciekną albo w niebyt polityczny, albo zaraz zapiszą się do Platformy lub nowej formacji silikonowego członka. Jeśli jednak nasza motywacja do służby, do angażowania się w sprawy naszej ziemskiej ojczyzny jest z Boga i w Bogu, to w Nim powinniśmy szukać pociechy i w Nim odniesiemy zwycięstwo. Dla tych, którzy właśnie z takiego powodu angażują się w walkę o wolność i wolną Polskę, chcę dać zachętę z psalmu 46. Bóg jest ucieczką i siłą naszą. Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz. Nic nie jest straszne tym, których obrońcą jest sam Bóg. Chyba nie wątpimy, że to On jest Panem natury, Panem historii, Panem królów i książąt i narodów tej ziemi. A jeśli ten Pan i ten Król i ten wszechmotężny Władca, ten wszechpotężny Bóg jest naszym opiekunem, naszym obrońcą, to cóż nam może się stać? Owszem, jak Jezus nas zapewniał, nasi wrogowie mogą nawet nas zabić, ale nic więcej zrobić nam nie mogą. Jeśli Bóg uzna, że chce pozwolić komuś tknąć nasze życie lub zdrowie, to znaczy, że zrobi to dla naszego dobra i dla swojej wielkiej sprawy.
Śmierć nie jest przecież dla wierzącego czymś najgorszym. Oczywiście jest to coś nieprzyjemnego, ale jest to przejście do nowego świata, jest to przejście do nieba, jest to przejście do sytuacji wiecznego odpoczynku, do kontaktu, do bliskiej więzi, do spotkania z naszym Bogiem, który jest najbardziej kochającą nas osobą we wszechświecie. Tak trzeba patrzeć na swoją śmierć. A że będą zastraszać i uderzać w naszych bliskich i przyjaciół? Tak, będą stare, ubeckie, albo jeszcze można powiedzieć wcześniej, krzyżackie metody. Ci ludzie nie mają żadnej moralności ani godności. Jedyne, co możemy zrobić, to dołożyć wszelkich starań, żeby nasi bliscy, nasi przyjaciele też mieli wykupioną polisę ubezpieczeniową, ale nie w jakimś towarzystwie ubezpieczeniowym ziemskim, ale by mieli miejsca w niebie zagwarantowane przez samego Jezusa. To On powiedział na odchodne do swoich uczniów: idę przygotować wam miejsce, a w domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Jeszcze jest wiele pustych mieszkań, które czekają na naszych bliskich, na naszych przyjaciół. By nie bać się o ich los, dołóżmy więc starań, żeby ich śmierć oznaczała wejście do nieba. Wtedy i to zagrożenie, i ta groźba, i ten szantaż od naszych oprawców nie będzie nam tak straszny. W psalmie 46 czytamy dalej: Pan zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Czy nie prosiliśmy, by Bóg dał naszej ojczyźnie odnowę i otrzeźwienie? Tak prosiliśmy. To patrzmy na to, co się dzieje właśnie w tej perspektywie i w tym kontekście. Bóg daje nam okazję do mówienia ludziom prawdy. Bóg wstrząsa narodem, by tę prawdę umiał rozpoznać. Zamiast bać się, zamiast chować się, pamiętajmy, że to nasz Bóg jest Panem historii. Psalm wzywa: przestańcie i poznajcie, żem ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba.